Dzień dobry, witam Was na kolejnej lekcji. Myślę, że dzisiaj taka lekcja będzie dosyć swobodna. Pokażę Wam kilka ciekawostek. Temat jej będzie język sztuki współczesnej. I dziś powiemy sobie o czym? Nie powiem Wam od razu, bo sam nie wiem, co to jest i jak to nazwać. Zobaczcie, w najnowszym motocyklu na dwie strony zamieszczono dzieło sztuki. Wiecie, co to jest? To jest przecięty na pół, bardzo precyzyjnie zresztą, motocykl. Swoją drogą motocykl bardzo drogi. To jest motocykl współczesny, ale bardzo drogi. Taki, wiecie, z najwyższej półki. Sama cena tego motocykla i przecięcie go, no na pewno na wielu z nas robi wrażenie, że coś tak drogiego zostało zniszczonego. Ale kto bogatemu zabroni? Myślę, że nie w tym rzecz. W tym rzecz, że ten motocykl przecięty na pół był na takiej wielkiej wystawie w Wenecji. To się nazywa taka wystawa Biennale, czyli tam w tej wystawie biorą udział tacy uznani twórcy. Pani, która to zrobiła, zresztą Niemka, a to jest niemieckie tak naprawdę wydawnictwo, bo motocykl to jest jakby filia Motorrada niemieckiego. Więc być może dlatego tutaj to jest zamieszczone, że ta pani pochodzi z Niemiec, ale trzeba, no myślę, nie lada wysiłku, tylko akurat chyba nie w tym, co się robi, żeby właśnie na takim Biennale wziąć udział. Inne dzieło tej pani na tej wystawie w Wenecji to był na przykład kombinezon motocyklowy, który miał poucinane tam rękawy, nogawki i wisiał tak na ścianie. To, że miał poucinane te nogi i te ręce, to tak jakby wyglądało na tej ścianie, jakby to była jakaś skóra takiego zwierzęcia, tak powieszona. No i to też ma być wielkie dzieło sztuki. Pamiętacie, że ja Wam mówiłem, że dzieło sztuki to jeśli rzemieślnik robi coś z tak wielką umiejętnością, bądź z tak wielką, z takim mistrzostwem, być może coś tak nowatorsko, że na przykład, no nie wiem, zrobi mebel, ale doskonalej niż inny, na przykład stolarz. I wtedy można go nazwać artystą. Albo na przykład Michał Anioł, który wspaniale na przykład rzeźbił, prawda? Czy malował potężne freski, tak? Które możemy na przykład zobaczyć w Kaplicy Sykstyńskiej. To są potężne dzieła. To jest ogromny nakład pracy i również mistrzostwo w wykonaniu. Tutaj w tej książce, ja mam taką książkę o Michale Aniele, to po prostu jego dorobek twórczy to jest coś wspaniałego, prawda? To jest coś niesamowitego. To jest potężny nie tylko właśnie wysiłek, żeby stworzyć coś takiego, żeby to, bo to jest praca, ale również to jest talent. Talent, który jest rozwijany, który do mistrzostwa jest doprowadzony, pewna umiejętność posługiwania się czy dłutem, czy pędzlem. A tam motocykl został dokładnie pomierzony, bo to tam trzeba było z osobna te części poprzecinać, złożyć tak, jak jest i załatwione. Do czego zmierzam? Nie przecięcie motocykla, nawet najbardziej precyzyjne jest dziełem sztuki i nie takie nazwiska powinno się poznawać. Dlatego ja wam nie powiedziałem, jak ta pani się nazywała. Dziwne jest, że w tych właśnie naszych dziwnych czasach z imienia i nazwiska poznaje się twórców w cudzysłowiu, którzy robią jakieś dziwne rzeczy, dziwne, które trudno jest nazwać sztuką, a które się sztuką nazywa, natomiast nie nazywa się rzeczywiście coś, co jest sztuką, bo jest masę artystów, o których się nie mówi, którzy tworzą wspaniałe dzieła dzisiaj, malują obrazy, rzeźbią, a wielu artystów, na przykład konstruktorów, konstruuje takie wspaniałe, piękne maszyny i nie znamy ich często z imienia, nazwiska. W
pokażę wam taki przykład, bo wiecie, że ja tymi motocyklami się fascynuję, więc pokażę wam tylko na przykład taki motocykl, który no nie wszedł do seryjnej produkcji, ale powstał z pasji tworzenia i naprawdę tworzy niesamowitą bryłę, którą bym dał do muzeum. To jest Moto Guzzi MGS. Wspaniały pojazd. Niestety ostatni ze sportowych Moto Guzzi. Pokażę wam jeszcze bardzo ciekawe. To na pewno bym nazwał rzeźbą, słuchajcie, ale rzeźbą, która jeździ jeszcze do tego może nie jest może tak bardzo praktyczna, jak powiedzmy taki popularny pojazd, ale popatrzcie, czy to nie jest wspaniała rzeźba, czy rzemieślnik, który to wykonał, rzemieślnik, nie powinno się chyba tak nazywać, prawda, możemy nazwać go customerem, nie wiem, fachowcem od gięcia blach, od tworzenia po prostu w metalu. I ta motocykl, ja bym to nazwał właśnie nawet piękną rzeźbą, wiecie czym było inspirowane? Tym samolotem. To jest samolot z I wojny światowej, takiego słynnego lotnika niemieckiego. I ten samolot nazywał się Czerwony Baron, czy tak nazywano tego lotnika. I tutaj właśnie tym Czerwonym Baronem jest to inspirowane i ten motocykl jest tutaj wyposażony w silnik właśnie taki w układzie gwiaździstym, takiego typu lotniczego ze starych czasów, gdzie te cylindry były właśnie w taką gwiazdę ułożone. Tu na odwrocie też mamy jakiś ciekawy motocykl. I tak na koniec, kochani, żeby was nie zanudzić, to jeszcze, powiem wam, co czytałem, znalazłem sobie książkę teraz niedawno, o której zapomniałem, Design XX wieku, super książka, polecam, naprawdę piękne wydanie, to jest jakieś wydawnictwo Taschen, być może można gdzieś na internecie kupić, i wspaniale ilustrowana i po polsku napisana, wspaniała książka, mamy po prostu, tak jak tutaj jest napisane, ikon designu XX wieku, no po prostu wszystkie te takie kultowe, można by powiedzieć, nieładnie, ale przedmioty, które zapisały się w historii i no niesamowite rzeczy, myślę, że inspirujące dla kogoś, na przykład to też by, dzisiaj jest modne, żeby na przykład wykorzystywać jakieś stare części. Ja wam pokazywałem też na filmie, widzieliście tam lampę, którą zrobiłem z pokrywy zaworowej do tworzenia jakichś na przykład mebli, więc można samemu też tworzyć meble. Ja tutaj na przykład stolik sobie zrobiłem z palety, więc to na pewno taka książka inspiruje, bo przepiękne są właśnie tutaj przedmioty no, wspaniałych projektantów, designerów. I jeszcze na koniec, kochani, wam pokażę pewne pamiątki, bo tylko napiję się kawy, jeśli pozwolicie. Doskonała. No to jak kawa, to dlaczego pamiątki? Dlatego, że chodzi mi o to, żeby jak kiedyś znowu gdzieś będziemy mogli wyruszyć, to nie zawsze trzeba, wiecie, zasilać konta jakichś tam sklepów, przepraszam za określenie, z badziewiem tam z Dalekiego Wschodu, które tam udają pamiątki z danego regionu, gdzie jesteśmy. No czasami warto się trochę wysilić, żeby te pamiątki naprawdę były dla was wartościowe. I tu popatrzcie, tu mam taką filiżankę. Zwróćcie uwagę na dekorację. Ona jest taka dekorowana w taką mozaikę. Mnie to się kojarzy, jakby to była mozaika na przykład z jakiejś, wiecie, Pompeji. Co to są Pompeje? Wiecie pewnie, ale dla ciekawych znajdźcie w internecie, czyli jakby to było właśnie ta mozaika z tego wspaniałego, starożytnego miasta, które leży na Półwyspie Apenińskim, a więc we Włoszech, więc filiżanka włoska i to mi się kojarzy. A jak ja tą filiżankę nabyłem? Nabyłem ją w takim sklepie, u nas w Polsce jeszcze są takie sklepy, to są takie sklepy
na przykład na małych miejscowościach, we wioskach, takie sklepy, które mają na przykład jakiś taki tam sprzęt, który jest potrzebny w gospodarstwie domowym. Czyli od tam jakieś, wiecie, garnuszki, jakieś tam, czy tam nawet jakaś miotła, po jakieś rzeczy, które tam w gospodarstwie są potrzebne na podwórku. Taki sklep. I to był właśnie taki sklepik, w takiej małej miejscowości, taki sklepik, gdzie tam były różne takie typu rzeczy. Ja zawsze takie sklepy lubię odwiedzać. Nieważne, czy we Włoszech, czy na Ukrainie, bo tam często są takie wyroby rzemieślnicze jeszcze, takie, wiecie, które tylko w danym kraju jeszcze ktoś tam gdzieś produkuje. Dlatego warto takie sklepy odwiedzać. No i tam znalazłem właśnie tą filiżankę. Tam wszystko było zakurzone, ta filiżanka też była zakurzona i obsługiwał taki starszy pan, taki dziadek. Patrzę tą filiżankę, podoba mi się, poprosiłem ją. I to był, wiecie, cały rytuał, jak on mi to sprzedawał, bo on to, wiecie, zdjął, on to tam, wiecie, powycierał z tego kurzu i tak z takim, tak bym powiedział, skrupulatnie mi to zapakował w taką włoską, starą gazetę, opakował, żeby mi się to nie stukło. Podziękowałem, poszedłem i do dzisiaj pamiętam tą chwilę i mam satysfakcję, że kupiłem u tego starszego pana w tym jego sklepiku, w którym nie było tam ruchu, nie było tam, wiecie, milion turystów, którzy kupują jakieś tam pamiątki. Dlatego warto czasami sobie pamiątkę samemu po prostu tak wręcz wymyślić, żeby ona miała wartość. Inne pamiątki zupełnie nic nie kosztowały. I zacznę od tego. Kamień w kształcie figowca. Chyba przywiozłem to, no niestety nie z ciepłych krajów. Chyba to z Anglii przywiozłem ten kamień, z pola. Normalnie wygląda po prostu jak figa, skamieniała figa. Tak sobie przypominam, pamiętam, kiedyś byłem z dzieciakami na lekcji w plenerze i znaleźliśmy taki kamień w kształcie jaja. No oczywiście wkręciłem dzieciaki, że jest to skamieniałe jajo dinozaura. No, nie wszystkie dzieci uwierzyły, no ale jak wróciliśmy do szkoły, podchodzę do pana dyrektora, pokazuję to i mówię: panie dyrektorze, czyż to nie jest... Nie wiem, czy nie zasugerowałem, ale pan dyrektor mnie wsparł, że to oczywiście jest skamieniałe jajo dinozaura. No i oczywiście wszystkie dzieci już były przekonane, żeśmy znaleźli skamieniałe jajo dinozaura. No teraz już wam nie powiem, czy to zostało sprostowane, czy nie, ale naprawdę wyglądało to fantastycznie i w sumie mogło być to skamieniałe jajo dinozaura. No to już bym mógł stwierdzić, to tylko jakbyśmy jakieś badania przeprowadzili, prawda? Jeszcze inny kamień, ten jest też z Anglii. I popatrzcie, ten kamień w zasadzie już się go pozbyłem. Ja go znalazłem, niosłem i mówię: a, wywalę go w pole. Wywaliłem go w pole, jak rzuciłem go w pole, dobrze, to było takie pole skoszone, że mi ten kamień nie zniknął z oczu, ale wiecie, jak on tak kilka razy się odbił i potoczył, ja mówię: nie, mówię, idę po niego, z powrotem. I znowu go wziąłem i mówię: nie, już go nie wyrzucam, za fajnie on się potoczył, taka kula. I myślę, że on jest też ciekawy, jakbym znalazł kogoś, kto by potrafił mi to na jakimś urządzeniu po prostu przeciąć, bardzo precyzyjnie to bym go przeciął, bo przypuszczalnie, tu widać po tych odpryskach, tam jest inna struktura, taka bardzo gładka tego kamienia i przypuszczalnie w środku on jest pusty i otacza go taki z kryształu, taki kryształ. Pustka w środku, otoczona kryształem. Wiecie, o czym mówię. Także przypuszczalnie jest przepiękny w środku, jakby to przeciąć. Tylko musiałbym go znaleźć kogoś, kto mi go idealnie przetnie, żeby go nie zniszczyć i żeby można te połówki potem na przykład złączyć. Taki jest cel, przeciąć ten kamień, jak będzie ku temu okazja. I ostatnia rzecz, i już kończę na dzisiaj, kochani, to jest Pumeks. I gdzie znalazłem taki Pumeks? Pumeks, no to zdaje się, tam jest przy właśnie, to jest jakby tam jakaś lawa, czyli przy wulkanie. W Polsce mamy wulkany, ale nie wiem, czy można znaleźć Pumeks. Na pewno bazalt, tam jest skała bazaltowa, wulkaniczna, ale czy Pumeks znajdziemy? Nie wiem, może warto właśnie się rozejrzeć i popatrzeć, co przy tych polskich wulkanach. Ślęża jest wulkanem na Dolnym Śląsku, też mamy wulkany, tam troszeczkę wyżej, pod Wrocławiem, po lewej stronie, tam są też wulkaniczne wzgórza. Jeden piękny zamek tam jest, ale teraz nie pamiętam, jaki to był, Grodziec chyba? Możliwe, trzeba by to było sprawdzić. Przepiękny zamek, w opisie mogę wam tam podłączyć
link do tego zamku, też na wzgórzach wulkanicznych tam są, także w Polsce też wulkany były, ale być może już zbyt dawno wygasły. Natomiast ten pumeks, czyli wiecie, tam do stóp można sobie tym stopy czyścić i bardzo lekki to jest, taka jakby taka, wiecie, jakby taka gąbka, jakby taki koralowiec. Ten jest też niedaleka, bo nie jest gdzieś tam z Włoch, czy jeszcze gdzieś tam dalej, tylko jest znad Balatonu. To jezioro Balaton na Węgrzech, one też jest z lewej strony osłonięte pasmem właśnie wulkanicznych, wręcz stożków. Tamte wulkany jeszcze mają ten kształt taki właśnie stożkowaty, że widać, że to jest wulkan. I choć one są nieczynne, to wyglądają wspaniale. I wyobraźcie sobie, że na szczytach tych wulkanów jest po prostu widać, że ta gleba jest taka wulkaniczna, jakby popiół. Tam też uprawia się te winnice, bo one świetnie na tym rosną i bez problemu można taki pumeks tam znaleźć nad Balatonem, na tych wulkanach. Także jak ktoś nad Balaton kiedyś wyruszy, bo jest to tak samo blisko jak nad Polskie Morze, około 600 km, to zachęcam do wejścia na te wulkany i może przywiezienia takiej pamiątki, jak ja sobie przywiozłem ten kawałek wulkanu. Kochani, na dzisiaj to wszystko. Pamiętajcie zapisywać tematy dla tych, którzy oczywiście chodzą do szkoły, a dla tych, którzy mnie oglądają, dlatego że chcą oglądać moje programy, no to oczywiście mają wolne, nie muszą nic tam zapisywać. Będziemy się, myślę, kontaktować. Piszcie, jak macie pytania, na mój prywatny mail, moi kochani uczniowie, żebym miał jakieś informacje od Was zwrotne. Pojawiły się oceny w dzienniku elektronicznym. Piszcie, jak są jakieś pytania. Kto tam nie oddał pracy, no to możecie mi to sfotografować i przesłać na prywatnego maila. Ewentualnie możecie, jak macie skaner, to zeskanować i przesłać. To na tyle na dzisiaj. Trzymajcie się dzielnie i do zobaczenia niebawem. Hej!